Szeregowy pośle Kaczyński, pani marszałek, Wysoka Izbo. Jak rządzący próbują zapanować nad coraz gorszymi sondażami? Skłania ich to do krztyny refleksji? Zaczynają słuchać ludzi? Słuchać? Nie. Podsłuchiwać? Jak najbardziej. Myślicie, że macie prawo do prywatnej korespondencji? Naiwni. Władza, służby, policje, tajne, widne i dwupłciowe sprawdzą, o czym rozmawiacie w internetowych komunikatorach. Nie chcecie oglądać pisowskiej szczujni? Wasz problem, bo rządzący i tak was do tego zmuszą i ustalą obowiązkową listę 35 programów. Protestujecie przeciwko władzy, szeregowy poseł odgrodzi się od was setkami policyjnych wozów, a was samych potraktują gazem. A na koniec nie zdziwcie się, drogie Polki i drodzy Polacy, gdy rano w oknie zobaczycie policjantów, którzy na wysięgniku straży pożarnej zaglądają wam do okien. I być może byłoby to wszystko odrobinę zabawne, gdyby były to kadry komedii, a nie smutna rzeczywistość pewnego kraju, który codziennie pogrąża się w beznadziei i chaosie. Pan poseł.